Witam Państwa bardzo serdecznie, tutaj Krzysztof Lech Łuksza, Kontrrewolucja Narodowa. Jest z nami Mariusz Janowski, który nagrał bardzo ciekawy materiał, relacja z Parady Równości w Londynie, którą tutaj Państwo będziecie mogli obejrzeć, skomentowaliśmy ją trochę z żartem, trochę z humorem, chociaż tak naprawdę sprawa nie jest wesoła. Przychodzi do nas coś bardzo, bardzo groźnego. No i właśnie, jak jeszcze tutaj byś skomentował to, co za chwilę zobaczą Państwo. To jest obraz postępu, który stał się rzeczywistością na Zachodzie. Jest to taka pokazowa impreza promująca homoseksualizm. Warto obejrzeć to w całości, prześledzić, przeanalizować te mechanizmy, które tam są stosowane, bo to nie jest już żadna manifestacja na rzecz uciskanych osób z mniejszości seksualnych, tylko jest to po prostu promocja nowej formy seksualności i nowego modelu rodziny, o czym świadczą na przykład gazety. Tutaj mam takie reklamy na przykład firmy Volvo, gdzie występują, uwaga, występują dwie mamusie. O, a tutaj jest reklama Argosa, gdzie zabawki dla dzieci też są gay-friendly, także naprawdę to reklama skierowana do dzieci na pewno nie jest jakaś neutralna. Bank Lloyds oczywiście stęczą, promuje dwie mamusie, no tego jest mnóstwo. I promocja tutaj widać rowery miejskie, pociągi też są oznaczone tęczami, stacje niektóre zmieniły się na tęczowe i nawet pan burmistrz Londynu promuje imprezę Pride in London, czyli nie żaden marsz równości, tylko chodzi po prostu o dumę z tego, że się jest jakiejś tam orientacji seksualnej, a jest ich bardzo dużo, bo LGBTQ+, czyli te literki już do Z będą chyba wszystkie tak, żały. No. I rzeczywiście jest tego dużo. Co mnie poraziło, to powszechny udział właściwie wszystkich chyba największych brytyjskich firm pospołu z instytucjami państwowymi, wojsko, policja, no, wszyscy się zachowują w sposób bardzo dziwny, no tak to określę. Ale no to i państwo, wyluzowany, prawda? Wyluzowany, ale to już tam odpowiednio skomentowaliśmy. Zapraszamy Państwa do obejrzenia, bo warto sobie uzmysłowić, co pewne globalne siły chcą u nas zainstalować. Ostatnimi czasy wszędzie w Polsce są parady równości, w mniejszych miastach, już nie tylko w Warszawie, w Szczecinie, w Częstochowie, w Toruniu, w Poznaniu. Jest to plan, który zarówno podoba się ideologom lewicowym, marksistowskim, ale także koncernom wielkim, które takie parady wykorzystują do tego, żeby się po prostu reklamować, czyli mamy jakiś tutaj sojusz liberalizmów. No, zaczynało się na pewno w Brytanii też skromnie, tak jak u nas, od jakichś klubów, stowarzyszeń, które skupiały osoby, powiedzmy, które czuły się uciskane i tak dalej, dyskryminowane, powiedzmy, a skończyło się jak zwykle przy koncernach, na masówce, na uniformizacji. No, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tutaj jest artykuł na stronach biznesowych Gazety Codziennej angielskiej, gdzie specjalista, analityk ekonomiczny wprost twierdzi, że takie gay parady przynoszą ogromne zyski dla Londynu. Także tak, zyski na wszystkim można zarobić. Zyski ekonomiczne. Ale kto policzy straty moralne i straty cywilizacyjne ze względu na rozprzestrzenianie się tej ideologii, no to zobaczymy, jak to wszystko, co będzie z naszą cywilizacją, bo naprawdę ten widok, który Państwo zaraz zobaczą, jest
przynajmniej dla mnie, bardzo zatrważający. Cześć, witam wszystkich serdecznie z Londynu, z drogi na coroczną paradę homoseksualistów LGBTQ+, bo tego się narobiło, różnych odmian skłonności seksualnych. No i cóż, już trzeci raz tam idę, żeby pokazać, żeby nagrać to, co się tam dzieje, to w jakim kierunku zmierza tolerancja represywna wdrażana w życie i jak to będzie wyglądało w przyszłości. Można będzie tam zobaczyć, że prawa, które działają codziennie, nie obowiązują. Pokażę to, że w miejscu, gdzie normalnie za wypicie na przykład whisky z gwintu można dostać poważny mandat za palenie papierosa, można zostać pogonionym przez policję, dzisiaj będzie można jarać marychę i pić do woli. Pokażę także ogłupienie tych wszystkich instytucji i tych ludzi, którzy gonieni chęcią przypodobania się i nieodstawania maszerują dzisiaj wspólnie, tak jak kiedyś w naszych wschodnich stronach obchodzono 1 maja Święto Klasy Robotniczej, tak tutaj nową klasą taką jest grupa LGBTQ, nawet ciężko to powtórzyć. Dochodzą ciągle nowe zjawiska, także mam nadzieję, że coś interesującego, coś ciekawego i w tym roku uda mi się pokazać. Serdecznie zapraszam. O, tutaj z metro wysiadłem. W zasadzie o, tu widzimy pana. Co to za dziwolągi są tutaj? On ma tutaj krzyż z tyłu. Jakiś chrześcijanin chyba żarliwy. Chyba, ale krzyż ma z tyłu, nie z przodu. To jakaś nowa konfesja. A tutaj uwaga, to jest plakat, oficjalny plakat kolei londyńskiej i podpisany przez muzułmanina Sadyka Khana, lewicowca. Lewicowca, lewaka, skrajnego lewicowca. No i Londyn płynie na tęczy. O, a tutaj właśnie ta młodzież brytyjska i tu widzimy radiowóz, trochę pokrzywiony ten radiowóz jest, ale oni tu sobie piją, specjalnie zrobiłem to ujęcie, zaraz to będzie moja wypowiedź. Oni to sobie na ulicy piją. Czyli to jest taki gejowsko-lesbijski Woodstock. No, Woodstock miejski nawet. Miejski. Tu, co to są za balony? Twitter. To pracownicy jest... Twittera idą jako klasa robotnicza postkapitalizmu. Czyli koncerny globalne włączają się bardzo aktywnie. Promocje. O, tu widzimy młode dziewczyny chyba. Chyba dziewczyny to były dwie. Niosły piwko. A to policja. Nie, policja nic. Tak jak mówiłem wcześniej, białe wino musujące, pite z gwintu obok radiowozu. Normalnie kara dzisiaj, nic nie grozi za to. No i pizza, też jest, pizza jest gay friendly. Wszystkie sklepy przyozdobione oczywiście. No ale powiedz, ta wolność... Chodzi o to, że wszyscy mogą sobie pić, to jest formalnie jakoś usankcjonowane, czy po prostu jakoś nagle policja się nie, w ten dzień wyłącza? Ja myślę, że to jest takie przymknięcie oka. Aha, przymknięcie oka, czyli bez tak. Jakichś formalnych tutaj ustaw. Chyba tak, bo tam no, nie słyszałem o tym, żeby specjalne jakieś zarządzenie było w tym temacie. No i wszystko w kolorach tęczy. To jest sklep GS-u, że tak powiem. Kooperatywa. To są takie banki nawet koop. A tu widzimy pierwsze takie genderki. Już. A tu jakiś pan idzie, to tak, wiem, czy to przypadkowo, tak. Czy to no jakiś... idą ludzie, bo to
ja znałem akurat logistykę. Ja tu idę w kierunku Trafalgar Square. O właśnie. Handlarze wyczuli biznes i można kupić flagę. Tutaj turyści. Czyli tutaj sporo pieniędzy ludzie na tym zarabiają. Ogromne, ogromne, bo to tam będzie widać dopiero tłumy. Ja celowo przyszedłem od razu na Trafalgar Square, bo tam jest jakby meta tego całego. A może powiedz, co to jest za miejsce, bo nie wszyscy może tam byli w Londynie. No to jest centrum Londynu. Flagi w sprzedaży, pewnie jutro będą tańsze. Jutro przeceny. Tutaj ktoś ma taką ogromną. I wesołkowie z całej Europy się zjechali. Tam jest muzeum sztuki. Na przykład słoneczniki tam są Van Gogha do obejrzenia. Oryginał. Tak, oryginał. No widzę dużo młodzieży, ale też starsze osoby też. Też, tak. O, tu kolorowo. Widzimy starsze panie, promują, że są gay, friendly. No co się rzuca w oczy, to że... Rozluźnienie się. Tak, rozluźnienie, ale też, że jest mało takich jakichś dziwolągów, przebieranych dziwacznie ludzi. Nie. Wygląda to na jakiś taki festyn, tak jak mówiłem, Woodstock, jakiś taki. Na taką wyluzowaną, o tu chyba skręcik leci, bo te dziewczyny tak dziwnie to trzymają. I tu widać już pierwsze butelki z piwkiem na przykład. No ale na razie jeszcze tego alkoholu jakby nie widać tu bardzo dużo, tak? Nie, chyba nie, to jest początek. Dużo, ale tam było widać już w sklepach. O, a tutaj. No już tutaj pierwsze buteleczki zacząłem nagrywać. No to jest tam powiedzmy 10% tego, co było potem. Mhm. Ale już widać, o tutaj. A no to i... już właśnie taki dziwolo, o którym mówiłem, że... Tak, tak. Czyli jednak się zdarzają, ale tylko w tej formie. Nie ma golasów z piórkiem w tyłku, tylko na przykład tancerko, tancerze, samby. No tam jakiś drag queen rzadko. Z góry, tak? Organizatorzy mieli taki pomysł, żeby takie osoby już wycofywać. Myślę, że jest zakazane po prostu epatowanie jakimś, tak, jakąś obleśnością. To jest taktyka przemyślana. O, a tu widzimy ile młodzież naniosła już i nie tylko młodzież, bo starsi też. Starsi ile młodzież. Alkoholu. Nawet kubek był w tęczowej szlady. Tak, bo to puby też korzystają i oczywiście w tęcz. A tu tacy zniewieściali chłoponie, że tak powiem, chłopczycy. Chłopacy, nie wiem. No jak to nazwać ciężko, nie wiadomo jak to nazwać. No o, tutaj w tle widzimy ten dziwny budynek, to jest Big Ben, on jest po prostu w remoncie obecnie. Aha. No tak, czyli ale widać. Ale tłumy, strasznie dużo ludzi. To jest finish. Ile około było ludzi? Oj, tak? Naprawdę myślę, że setki tysięcy, nie mam pojęcia ile. Akurat ta parada zbiegła się z meczem, gdzie grała Wielka znaczy gdzie grała Anglia. Na mistrzostwach, tak, i nawet wygrała wtedy, także frekwencja była niższa mimo wszystko niż zwykle, ale i tak ogromne, było sporo i widzimy ludzi. Flagi były brytyjskie i razem z tęczowymi pomieszane na budynku. O i tutaj już jest jakby tam widzimy tam policjanci, to nie policjanci, tam szły pani z marynarki wojennej, szli marynarze, wcześniej orkiestra. Ja tu próbuję się po prostu z kamerką przepchnąć, żeby to wszystko nagrać ładnie. O, tu ruszyli żołnierze, przeszła po prostu orkiestra i na czele szli żołnierze, szło wojsko brytyjskie. Mają krok defiladowy jakiś taki specjalny, może no, gejowski, czy? Nie, myślę, że mam ten, co zawsze. O, tu widzimy panie. Oni po prostu, są witani. I ten straszny ryk, ten, proszę zwrócić uwagę na to. O, a tu RAF, Royal Air Force, czyli... słynni brytyjscy piloci maszerują. Ale czy to jest jakaś manifestacja siły, że wojsko jest razem z LGBT? Myślę, że to jest wręcz już przymus. Przymus, tak? Że to jest właśnie ta tolerancja represywna, że brak udziału byłby już dyskryminacją. Rozumiem, ale to jest inna jakby sprawa. Chodzi mi o to, czy to jest próba na przykład zastraszenia przeciwników, powiedzmy, czy... Konformizm, uniformizacja. O, tu może znaleziono, nie wiem, na przykład fotki jakieś z historii, na przykład żołnierzy, którzy się okazało, że byli homoseksualistami. No, szukanie na siłę. Tak. Szukają męczenników chyba. Chyba tak, takich symboli, bo to jest potrzebne propagandzie. Jakichś w cudzysłowie świętych. O to chodzi. Nowocześni święci postępu. No ja tu się przepycham z kamerą, ją trzymam w górze.
A tu już wozy jadą, wojskowe, proszę bardzo. No to, nikt nie ukryje, że to jest po prostu wojskowy w mundurze. O, tutaj brytyjska armia przysłała jakiś tam wóz zaopatrzenia, logistyki. Może tam prezerwatywy nie jest w tym wozie. No to jakieś, a jak to flagi, to jest tęczowe, ale to też jakieś... No dziwne jakieś takie, może w kolorach militarnych, żeby nie było w nocy widać. No to jakaś taka łódź motorowa, może, desantowa. Może jakiś tutaj jakiś batalion tęczowy zostanie powołany, że gdzie o, to taki... tak jak był ten... jak coś... Rainbow Warrior. Była słynna łódź ekologów. O, tu widzimy pani podnieca tłum. I będzie robiła im zdjęcie to za pani? Chwilę. To? Tak, to jest pani z fryzurą taka, męską. Taka, dużo ma chyba testosteronu ta no, pani. No, bo ta pani jest z armii, o. Z armii. Po prostu, teraz będą salutować do pani, bo w Brytanii można do pustej głowy, że tak powiem, do głowy bez czapki. I dosłownie i w przenośni. U nas się przyjęło, że salutujemy do orła, prawda? A tutaj można, czy w Stanach. Tutaj do tęczy już się salutuje. Tak. No i słychać ten ryk. On jest spowodowany tym, że czasami nawet jest alkohol darmowy. Idą takie, takie drinki rozdają w ramach reklamy po prostu. Jakieś firemki. Widziałem takie malutkie szampany czasami, czy te napoje takie na przykład whisky z kolą rozdawali. No to jest spowodowane, to jest brak w ogóle jakiegokolwiek kontaktu z tymi ludźmi. Po prostu samogłoski. U, A, O, Y... Czyli tutaj nie ma jakichś, nie wiem, haseł na przykład? Nie, nie ma, tak? Nie ma, jest tylko ryk. Taki no zwierzęcy, czysty jakiś no, ryk. Czyli podstawowe odruchy, takie zwierzęce. Rozumiem. Bardzo ciekawe, czyli to już jest jakiś inny poziom trochę. Percepcji nawet tak. Chyba. Po prostu jeżeli ktoś się raduje, to krzyczy i macha tam i podskakuje. O, słyszymy właśnie owacje. Machamy do siebie, gwizdzemy. I tu pierwszy raz, proszę, i to są wojskowi. Pierwszy raz flaga brytyjska, po prostu sprowadzona do Różu. No to już jest przecież profanacja. I to jest profanacja, nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Ale no, policjant, chyba to nikogo tam policjant nie podniecał. O, tu idzie drogówka. A nie tylko drogówka, to jest policja transportowa. Oni też na wodzie na przykład są, czy na kolei. No idą policjanci. Państwo brytyjskie aktywnie się włącza. Jasne, bardzo aktywnie jasne. Się włącza w tę paradę, jak widzimy. Policjanci. Bo właściwie nie wiadomo, czy kto jest wojskowym, kto cywilem, bo oni są w jakieś koszulki poubierani. A to są czasami też organizacje. A tutaj jest trochę taki ni to dowcip. Idzie jaśnie królowa. I jej mąż, książę Filip. Oczywiście sobowtórzy, no ale... No, ciekawe, czy to królowi by przeszkadzało, gdyby to... Nie wiem, a tu ja stwierdziłem, że to Sodoma i Gomora idą dwie księżne. Sodoma i Gomora. A tu widzimy straż pożarna. Bo straż pożarna też jest gay friendly. To idą. Wszystkie instytucje państwowe, tak. Służby mundurowe. I ten postęp galopuje i jeżeli oglądają nas strażacy zawodowi czy ochotnicy, to no, jeżeli postęp dojdzie do nas, jeżeli kod zwycięży, to tak będzie za kilka lat w Polsce. Będziecie z dziećmi paradować na Pride. Tak trzeba zaznaczyć, że my obserwujemy zjawisko, które tutaj chce się nam do Polski przeszczepić. A to jest apogeum w ogóle tego postępu i postępactwa. To jest, ja myślę, że to jest ten wzorzec po prostu. Taki wzorzec globalny, który wszędzie się przeszczepia, tak? Tak. W Niemczech już jest, we Francji jest, w tak, Wielkiej Brytanii jest. Tak, a to jest jednak właśnie stolica Brytanii. Tutaj złapałem takie ujęcie, proszę, jakie tam są dzikie tłumy. Strasznie dużo ludzi. Dzikie tłumy. No i idzie kolejny policjant. No ciężko mi było trochę skadrować, przepraszam, ale to trzeba w dłoni kamerę w górze i próbowałem tam coś uchwycić.
Powoli przepychałem się. O, tu idą policjanci, machają z tęczowego. Taki mogłeś mieć wysięgnik, to może więcej. No, nie miałem, nie wiem, czy mi nie zabrali. Proszę, kolejna profanacja symbolu policyjnego na samochodzie. Ale to widać jakaś tam, a tutaj, jakaś tam? Tutaj jest oryginalna, a tutaj sztandar przerobiony brytyjski. Czy policjanci będą nosić orła policyjnego na tęczowym sztandarze, nie wiem, ale taki jest kierunek postępu. Może niedługo te okazjonalne przeróbki staną się normą, już całkowicie zmieniona zostanie symbolika. W Londynie już są, tam postęp zwyciężył, jak widzimy. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że oglądamy defiladę triumfalną, jakiś taki triumfalny pochód zwycięstwa już całkowitego, postępu, tak. Tej ideologii postępackiej, postępowej, marksistowskiej, tak. Lewackiej. Rewolucja jeżeli, tutaj właśnie jeżeli ktoś w pełnej krasie się jeżeli pokazuje. Ktoś chce zobaczyć, jak wygląda zwycięstwo marksizmu w kulturze, to jest to właśnie ten moment. To właśnie widzimy to. I tu widzimy pogotowie oczywiście, ratownicy, ambulans. I co ciekawe, mają pagony tęczowe założone. Charakterystyczne są te okrzyki, które ci tutaj mężczyźni mundurowi właśnie wykrzykują. Takie zniewieściałe, takie zawołanie. NHS, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia po naszemu. Bo 70 lat NHS obchodził, w związku z tym, no tak jakby NFZ przyszedł i jakby tłum skandował NFZ. A i tu widzimy symbol też w kolorach tęczy, pogotowia ratunkowego. Także myślę, że... Czy to jest oryginalny kolor ambulansów w Anglii? Tak. O, tu panowie, o, proszę, to jest zachowanie policjanta brytyjskiego i te ruchy. O, też ma pagon, widzę, tęczowy założony. No jest to coś dla mnie szokującego. I to wcale nie są przebierańcy z klubu Go-Go, gdzie oni tam by występowali. A czy to są naprawdę homoseksualiści? Nie, chyba nie. Czy to chyba... są ludzie, którzy wchodzą jakby w taką kreację? Nie. Myślę, że niektórzy może są. Na przykład ta pani wygląda na taką osobę. Tak. Bo to jest kobieta niewątpliwie, ale mogłaby mieć też skłonność. Ja bym powiedział tak trochę wątpliwie. No taka męska kobieta. Tak. Ale nie, no tak ja myślę, że statystycznie tak jak tam jakiś procent populacji ma skłonność, powiedzmy, nie każdy jest aktywny w końcu. Są biseksualiści, nie każdy jest, że tak powiem, taki do końca. To nie każdy z homoseksualistów, że tak powiem, bo to jest pewna rozpiętość tego wszystkiego. To i tu myślę, że jest kilku homoseksualistów na pewno, ale a tam widać to czoło. Tam jest taka jakby... A tam pani premier May, Teresa, z prawej strony, tam jest siedziba premiera Wielkiej Brytanii. Wiesz co, ja się nie znam na tym, kto jest tam aktywny, kto tam... O, na tutaj pan, ale... pan się pocałował jeden z drugim ku ale jedno chcę powiedzieć, że no tutaj jest strasznie, strasznie wielki tłum, widzimy, no na pewno też przychodzą, niewątpliwie przychodzą osoby, które mają orientację heteroseksualną, ale przychodzą pokrzyczeć, napić się, tak? Tak, to jest modne, jest fajnie, bo jest fajnie. Kolorowo. O, tutaj reklama z Snapchata, tam takie można sobie było zrobić. No i poszli, bo to są takie przerwy po prostu spowodowane bezpieczeństwem. Pochód jest podzielony na takie grupy, no po prostu, żeby się nie stratowały. Te osoby. W związku z tym są zatrzymywani co jakiś czas i przechodzą dalej. No i poszli i kolejne firanki idą. A co się idzie? A tutaj turyści, o. Turyści. Wszędzie widać te tęcze. Po prostu Londyn naparza tęczą. Wszyscy jakieś tam umalowanie, jakieś mają takie, niczym na meczu piłkarskim, no, tylko że mają symbole nie klubu, nie tam tak, narodowości, tylko tęczy. Sympatyczne takie panie mają też tęczowe oczy na przykład. Wszystko jest sprowadzone do świetnej zabawy w kolorach tęczy. O, tutaj idą sobie. Zaraz będzie widać, kto to idzie. Pewnie jakaś organizacja. Gdybyś ty czy ja gdybym chciał wejść, to się nie da. A to jest pismo jakieś diva dla ja lesbijek. Raczej nie mam ochoty tam wchodzić. Ale gdybyś chciał dołączyć, to nie możesz, bo po prostu są te barierki, gdzie ochrona by po prostu zwinęła.
Można tylko przez barierki machać. O, i rozdają naklejeczki, jakieś vouchery, jakieś wejściówki. Ja kilka takich rzeczy zebrałem. Mam naklejki, mam i gazetki specjalnie, że to potem pokażę. O, tu idą, kto? Zakupoholicy. I zgadnij, kto to może teraz iść. Kto to może iść? Tesco. Zgadłeś? Nie zgadłem, tam na tym było na koszulce. No to uwaga, jedzie ten szowy Tescowóz. Tesco. Też globalny koncern z Wielkiej Brytanii. Tak, typowo brytyjski, który dostarcza dumę i tęczę po prostu. Pewnie oto pan po niskich cenach, bo tam niskie ceny. Klip pan nagrywa swoją kamerką, jak widać. O, z tęczą oczywiście. No i ta duma, wszędzie duma. Po prostu. Tylko z czego oni są dumni tak naprawdę? O, tego nie i rozumiem. Kolejny przebój zespołu Eurythmics, bo tam są puszczane naprawdę znane szlagiery, tak żeby ludzie się gibali i śpiewali. Czyli tak jakbyśmy na przykład Marszu Niepodległości puszczali znane przeboje polskiego rocka. Honor. No myślę, że to jest za bardzo niszowy zespół. Żartuję. Ale naprawdę gdybyśmy puszczali zespoły z jakiejś tam playlist. Słuchaj, ale czy to na materiału nie skasuje, bo to prawa autorskie. Nie. Będziemy. Nie, bo to jest. O, Microsoft jest też gay friendly. Ja tu postaram się. Globalne wielkie koncerny. Postaram się wyłapywać takie marki. Ale tu. Bo to jest bardzo ważne, że, bo u nas tego jeszcze nie ma, zaangażowanie ogromnych koncernów międzynarodowych korporacji w te parady. I nie wiadomo dlaczego, bo jeżeli, LinkedIn, jeżeli powiedzmy, no homoseksualiści nawet jako grupa rynku są mniejszością, to nie Daily wygląda na walkę o pozyskanie tej mniejszości jako klientów, bo to jest promocja po prostu. No, Daily Mail, czyli no jedna z większych. Czyli po prostu gazet. Teraz jest modne, ale też biznesowo opłaca się tutaj być, żeby wszyscy zobaczyli. Tak, oczywiście, bo wszystkie oczy są tutaj zwrócone i jest to miejsce promocji marki. Widocznie jest to odbierane jako pozytywna promocja. No bo chodzi o to, żeby pewnie skojarzyć właśnie markę z czymś pozytywnym, jakim się wydaje większości społeczeństwa brytyjskiego parada. Myśląc PR-owsko, gdyby odbiór był negatywny, to nie byłoby tych firm tutaj. No tak, to na pewno. Na pewno oni naczelną u nich wartością jest pieniądz, zysk, a później dopiero jakaś ideologia. Sprzedaż. Ideologia jest tam do. No i tu tam próbuje czasami czymś pobocznym złapać. O, tu jakiś tam dziwoląg. Tak. Jednak tak. Są, jednak się dziwolągi. Ale jak widzimy, to tylko takie nawet śmieszne te stroje. Nie ma żadnych lateksów, nie ma tych sadomaso. Ja myślę, że to jest zabronione. A tu cukierki Skittles dla dzieci. Skittles też są gay friendly. I kolejny przebój, znane przeboje, szlagiery lat 80., 90. lecą. Wszystkim Brytyjczykom bardzo dobrze się kojarzą. Tak, to co ludzie znają od dziecka po prostu, jako przeboje lecące ciągle w radiu. To są co, pracownicy firm Skittles, na przykład, tak? Albo jakieś hostessy i też mogą być. Widzę tutaj czarnoskórą osobę, ale w większości na razie są biali. Tak. To akurat też jest ciekawe. Tu jakiś faktycznie już zadeklarowany. No pan w takim garniturku. Ale to jest, to mnie jednak zadziwia, bo widzimy tutaj też następna czarnoskóra osoba, jednak większość mało, z nich. O, tu idą Polacy, uwaga, na początku parady puszczono Polaków. Co to? Polish Rainbow? Polish Rainbow to jest in UK. Jakie stowarzyszenie homoseksualistów w Brytanii? To proszę państwa do sprawdzenia, co to nasi, są tutaj. Nasi idą. No nie. Nasi to trochę się dystansowo flagę faktycznie mają, ale ja się nie poczuwam z nimi do jakiejś wspólnoty. No jednak posiadamy ten sam dowód czy paszport i dlatego twierdzę, że nasi. I uwaga, puszczeni naprawdę na początku parady. No myślę, że oni uczestnicząc w tym spędzie wypisują się z polskiej wspólnoty narodowej. No czy Amazon jest znaną firmą? Również Amazon Music? Oczywiście. I Amazon w Polsce przecież mnóstwo osób pracuje w Poznaniu, we Wrocławiu o to są chodzi.
w tych obozach pracy, bym powiedział. Tak. Dobrowolnej. No i idzie młodzież, widzimy, o, ta pani taka... Dobrze się bawią. W kolorze czekolady to miała, nie wiem, czy no z 18 lat mogła mieć. Sami ale... młodzi ludzie, tutaj sami na razie. Sami młodzi, rozbawieni, po piweczku. O, dziecko tam widzieliśmy, to jest dzieckiem, bo... Po piweczku ludzie rozbawieni, o, tutaj z drineczkami. Ci mniej sprawni też. Spędzą czas w barach gejowskich, tak? Niektórzy na pewno. W barach, na dyskotekach, ogromne imprezy są potem organizowane. Szukać sobie przypadkowych tam partnerów do zabawy. Szukać zabawy, tak. Nawet może, bo... O, tu kolejna reklama. Te okienka do robienia zdjęć, jak widzimy. No i tu z dzieciakiem ktoś przyszedł. A tutaj widzimy te ruchy, to jest NBC, Universal, czyli Hollywood też tu jest. Te wszystkie, to jest koncern medialny. Tak, te wszystkie filmy. NBC. A tu uwaga, no tu Nelson, Lord Nelson spogląda. Wielki, wielki admirał, który przecież oddał życie w walce o Wielką Brytanię. Tak, patrzy na to. Ja, a teraz ciekawe, co by powiedział, gdyby ja myślę, tak się... Ja myślę, żeby nasikał na nich z góry po prostu. Być może, to był jednak mądry Brytyjczyk. O, Universal, i widzimy, Duma też jest, Duma homoseksualna też jest, jest Universal, w firmach jest, Universal. Universal jest brytyjską czy amerykańską? Amerykańską, to jest Hollywood. To jest, a czyli świat anglosaski jednoczy się w odczuwaniu dumy. Ja myślę, że ta promocja się wylewa też z Hollywood, to gay friendly tutaj. To chyba stamtąd przyszło, prawda? Myślę, że tak. O, tu pani się rozluźniła, bo upał bardzo był. Bardzo rozluźniona. Później jeszcze bardziej pewnie się rozluźni wieczorem. Na pewno ją piło tam gdzieś ubranie. Pewnie jakby chciała, jak mogła, to by zdjęła. Idą, ale... I tu idą wytatuowane nawet panie. I wszędzie muzyczka. Zwróćmy uwagę, wszędzie... No, no to jest trochę, to rodzaj takiego festiwalu. Trochę te kadry mi nie wychodziły, ale to ja walczyłem, że tak powiem, o kadr, bo przepychałem się. Potem już byłem bliżej, już jestem blisko. Próbowałem złapać te takie zjawiska ciekawe. I widzimy Hollywood. Tutaj, o, Mamma Mia. No znamy przecież Mamma Mia. No. I czemu nie śpiewać Mamma Mia, Here I Go Again? Wpada w ucho, wszyscy znają słowa. No i CNBC, te wszystkie programy telewizyjne i tak dalej są. Skrajnie lewackie. No, Mamma Mia, film o kobiecie, która nie wiedziała, z kim ma córkę. No i to jest kanwa całego. Wzór dzisiejszego wzór hipiski. A tu idą Afrykańczycy. O, dumni Afrykańczycy. Właśnie wywołałeś. To idą Afrykańczycy, którzy chcą być homo w Afryce. No w Afryce to jest dosyć ciężkie, bo tam w wielu krajach jest karane nawet śmiercią homoseksualną. No tak słyszałem, ale tu o właśnie, a tutaj mają... celowo te flagi tam, gdzie nie wolno, to ja myślę, że się trochę podszyli, że tym bardziej promują. Ale tu już Afryka taka bielsza się robi. No tutaj jakieś inne organizacje. Amnesty International oczywiście też. No, słynna organizacja właśnie w Polsce również działająca, skrajnie lewacka. Tak. Która swojego czasu była skrytykowana, skompromitowała się w sprawie Alfiego Evansa, kiedy twierdziła, że nie zna się. No i Tomiego Robinsona, którego zawinięto i skazano. A tutaj jakieś dziewczyny, co mogą być dumne. A, to czyli jakieś. Chyba to jest feministyczno-lesbijskie. Tak, Solidarność jajników tu idzie. No, w Anglii już prawa, tak zwane prawa reprodukcyjne zostały wywalczone, więc mogą dumnie swoje zwycięstwo świętować. O, a i to, tu gejowski chór z Londynu. Nawet ładnie śpiewali na głosy. Ale dyszkantem czy... Uwaga. No ładnie, ładnie, no proszę. Chodzi o wzbudzenie pozytywnych odczuć. To są same pozytywne bodźce. To jest tak, po prostu tak. Taka... Aż to wszystko jest mdłe przez te pozytywne. Trochę bodźce. Tak jak w sektach, prawda? Jest bombardowanie miłością. Tak. No to jest przecież bodźce, to są zewsząd. Sympatyczne. Dlatego mówiłem, nie ma panów w lateksie czy z wykolczykowanym frędzelkiem. Tylko... Czasem ktoś wymalowany taki, no, dziwny tak, się. Gdzieś tam. Ale też no, jakby to nie przekracza takiej masowej wrażliwości, prawda? To widzimy, o, jakiś tam pan w jakiejś tam koszulce. Azylanci jacyś tam. No to Brytyjczyk typowy, czyli Hindus, na przykład tu Sikhowie. Tak, Sikhowie też, no to nie wiem, czy to też jacyś Indian. Chyba odszczepieńcy, bo nie, to Sikhowie. Nie, nie, ich... tu,
to będą jeszcze takie zjawiska. O proszę, pani w hidżabie Nike, firmy Nike. No to już ja nie wiem, co naprawdę powiedzieć. Komercja, islam w jednym i jeszcze LGBT. O, to jakiś anioł różowy. A nie, to tylko skrzydła. No czasami są tacy przebrani, ale ich jest naprawdę mało. A tu idą, o, tutaj muzułmanie tacy już się chcą pokazać. A, muslim LGBT, no. Muzułmanie. Szczerze, wielu muzułmanów tutaj by im raczej pościnało głowy, niż dlatego wyraziło oni, jakąś dlatego aprobatę. Dlatego oni przyszli. No wszyscy uśmiechnięci. A tu jest sieć Nandos, restauracji. Mam naklejki, dostałem tutaj. O właśnie, takie brazylijskie rytmy. To jest Nandos, bardzo popularna sieć restauracji. O, tu Finowie idą, jakiś tam klub narodowy Finów z Londynu. No Polacy byli, Finowie teraz. Tak, dla każdego coś dobrego. I są motyle, proszę. Różne organizacje społeczne, charytatywne nawet. To nie będę uprzedzał, ale naprawdę będą organizacje charytatywne też. Ale wiesz co, no taką mam refleksję na temat Czarnego Marszu, czy jakichś spędów kodu, marszów tam kodu i tutaj tej parady. Tak, to jest kolorowo. Tak, ale jeśli chodzi o jakieś takie obsceniczne, na przykład rysunki, jakieś tam... O, to widzimy, jednorożec symbol. Ale słuchaj, no, tutaj nie ma na przykład, nie wiem, penisów jakichś tam, czy... Za bardzo nie ma. GOSZ. GOSZ to jest też organizacja, która bodaj zajmuje się biednymi dziećmi. To są organizacje charytatywne. O wiele, ale jeszcze dokończę, tak jakby Caritas był. Że o wiele więcej jest na przykład na marszach kodu. Agresji, takich, tak? Agresji, nie, a takich obrazoburczych jakichś... Negatywnych takich skojarzeń, tak. Takich... Agresywnych, ale chodzi... agresywnego przekazu może, tak? Wiesz co, no chodzi mi o epatowanie przed seksualnością, jakieś sprośne hasła. Tak, no tak, tutaj, tak. Tutaj tego to jest nie seksualność ma. Sprowadzona do zabawy, bo tak. Oni... No... Czyli to już jest taktyka naprawdę na poziomie takim, żeby oni chcą do to już jest masowość, tu widzimy masową... Tak. Humaniści LGBT+, czyli no, pracownicy uniwersytetów po prostu z tytułami idą, jako humaniści popierający ten cały ruch. Ścisłowcy też są? Prawnicy będą szli, to już uprzedzam. O, i tu widzimy Samba de Janeiro, trochę takie to rytmy. Też taki chyba jakiś drag, coś tam. Coś, drag, coś tam. Tak, można by nie rozpoznać płci, naprawdę. O, tutaj idzie klub Kali. No dziwne, bo Kali to jest bogini śmierci, no ale już. No widzimy i panowie, tak naprawdę śmierć cywilizacji. Panowie z Pendżabu tutaj w te bębny tłuką. I to Europejki w sari. Europejki w sari, jakiś klub tańca prawdopodobnie, bo to też jest modne. Panie chcą coś tam ćwiczyć, tańczyć, no to czemu nie tańce hinduskie, jeżeli tańce na róże ćwiczą kobiety. O, jakiś samochód. Tak, samochód jakiś obklejony, jakiś hobbysta zrobił. Nawet ciekawie ta pani wygląda, jakaś calineczka. NAS Project, nie Nazi Project, ale NAS Project. Jeszcze raz może będzie kadr, żeby NAS. To czytać. O, to pan w środku z kwiatkiem na głowie. Proszę. Malowniczo ta pani wygląda. Dużo na pewno pracy włożyła w przygotowanie tego. Na pewno. O, tutaj komuś nie wychodzi, bo ten pan niewątpliwie jest nieprzyzwyczajony do tych obcasów. No i ten biust mu chyba tam jest, odpada. Ale akurat to jest taki, no, widok już obrzydliwy, to trzeba powiedzieć. No i ten brzuch taki obwisły. To idą Brazylijczycy, tak. Taki bardzo. No to widzimy na fladze Ordem tak, Progresso, porządek tak. I postęp. No tutaj tak. Mamy raczej postęp. O, tu bez postęp. No i te ptaszki i tak dalej, te stroje znane nam z karnawału, prawda? Też ludzie lubią karnawał. Jest fajnie, taniec. Zabawa, taniec, ta, muzyka, bębny. Samba, bateria, cała samby, bum, bum, bum. Jak no, na razie sporo, największa sporo. Mniejszość Brazylijczyków. Sporo Latynosów z Brazylii. O, tutaj. Jakiś tam przebieraniec. Dosyć
słynny. LG, nie wiem, czy to firma LG, może tak, ale nie chcę tutaj. O, tutaj też jest jakiś tam babochłop, bym powiedział. O, tutaj jakiś elf. To idzie postęp, tak wygląda przyszłość Europy i chyba początek końca. No już to jest teraźniejszość Europy. Tak, World Network. O, tu jacyś idą tacy z kosmosu. Kosmici jacyś. Tak, jakieś koguty takie, nie wiem jak to nazwać. UFO. O, UFO chyba tak. Jakaś organizacja charytatywna kolejna, która może naprawdę w swoim profilu nie mieć nic wspólnego z homoseksualizmem, tak. Ale jest, no bo inni są. Bo wypada, to... bo trzeba. Nie bo wypada moda. Nie być, może. Nie tak. Wypada nie być, ale... Nie wiem, czy pan premier Morawiecki to by poszedł. Kolecz idzie, teraz widzę. To kolecz szedł jakiś. A Mariusz Błaszczak chyba by nie poszedł. Ostatnio został skrytykowany za wypowiedź. No nie wiem. Może by się przekonał, jakby tam zobaczył, że cała Unia i tak. Mam nadzieję, że jednak nie. No to jest jednak. A tu idą tak, autorytety, czyli na przykład przedstawiciele radni, jednym słowem, i wysocy urzędnicy władzy w Londynie jadą. To są wszyscy, cała elita i materialna. I administracyjna, polityczna. Tak, tak. Londynu. No to są politycy lokalni. Widzimy. Urzędnicy. O, i tu wszystko promuje. Burmistrz Londynu. Tak, pan jest tutaj Cadyk. Się pojawił? Cadyk? Nie było od pana Cadyka. Muzułmanina, tak? Dodajmy do tego. Ale bardzo tolerancyjnego i otwartego. No, jego żona i tak chodzi w hidżabie. Także i tolerancja ma swoje granice, jak to czyli tutaj, ale wszystko w jednym. I tolerancja, i dla i każdego coś miłego. Właśnie o to chodzi. Przecież to są fajne balony kolorowe, w kolorze landrynków. No. Dzieciom na pewno się podoba. Na pewno. I muzyka leci, taka znana. Nic na ostro, Mastercard jedzie. Jeżeli płacisz kartą Mastercard, no to właśnie jesteś też gay friendly. A to nie, to ja Visa nie płacę. Ale myślę, że Visa też była, to na pewno. To jeżeli Master był, to i Visa. No, najwyżej nie zarejestrowałem jakoś, czy... no to pani z Mastercard takie ruchy robiła zalotne. A już bardziej bym powiedział takie pobudzające. No tutaj... To już tak bardzo były zdane jednak, czyli się też troszkę pojawia. No, zdarzają się. To chyba kibice szli włoscy. To kibice są? Chyba tak. Kibice Arsenalu też szli potem. Naprawdę kibice, kluby kibica chodzą na gay parady. No u nas to a tutaj chyba producent kosmetyków jakiś. No i to pan Całuski rozsyła. Wszyscy zadowoleni, jacy oni szczęśliwi. Tutaj ani jedna negatywna emocja się nie pojawia. O, The Sun tam ktoś był. Pojawi się już później, dopiero później. Miłe złego początku, proszę państwa. No po każdej zabawie potem nadchodzi kac, tak. Prawda? To tutaj będzie jeden wielki kac. Kac całej cywilizacji europejskiej. O, tutaj tak pani niewyjściowo mogła trochę jednak poćwiczyć. Schudnąć trochę przed fitness, sezonem. Na tak, tak. Gym pochodzi. A tu kto to jest? No nie wiem, jakiś tam marszałek może. Myślę, że to są ludzie znani z popkultury, bo tam krzyczeli, że to pan z BBC jakiś znany wesołek, ale no nie znam, nie oglądam tak telewizji brytyjskiej. O, Unilever, tak. Ogromny koncern. Czyli proszki do prania, płyny do naczyń, no wszystko. Wiele kosmetyka marek. Kosmetyka domowa i... To naprawdę wiele marek takich bardzo popularnych na całym świecie należy do tego globalnego koncernu. A tu jakiś pan taki... członek nowej elity. I tu nie wiem, czy to jest pani z tym niebieskimi włosami, czy pan. Bo trudno powiedzieć, chyba pan. I kolejny przebój. Słuchaj, ale co ty takie czarno-białe standardy zacofane jest? Tu trzeba jakoś nazwać, transgender, tam coś takiego. Nie wiem, bo to ja jestem niedoinformowany i niedokształcony. O, tu idzie...
ten... organizacja właśnie promująca, promująca historię. To chyba idzie... Czyli może oni na nowo piszą historię? To idzie chyba Pałac Królewski, nie wiem w tym momencie, tak mi się wydaje. Tower of London, tak. To idą pracownicy tych instytucji kultury. Po prostu. Czyli jakby szedł na Zamek Królewski albo na... Chociaż tutaj trzeba by było chyba użyć o, pojęcia, tysiąc lat pojęcia mamy... antykultury. No teraz już anty. I kolejny przebój. I ludzie śpiewają to, co znają. To tak jakbyśmy my śpiewali no, sobie. Lady Punk jakieś tam. Tak, jakieś takie utwory. Anny Jantar bardziej jeszcze może, czy... Tak. Te, które znamy. O, tu Czeczenia, tu antyrosyjskie tu są hasła. No bo wiadomo, że pan Putin to jest tak na nie bardziej. Czeczenia i Rosja jest zła. Tutaj i tutaj jest taki protest chodzący przeciwko Rosji, Federacji Rosyjskiej, która... Czeczenia z dodatkiem. Tam chodziło też o Rosję głównie. Myślę, że chodzi o to Putin, ale Vela na przykład teraz preparaty do włosów, fryzjerstwo idzie. O, Friday System. O, tutaj idą ci z technicznych zawodów. A, tak czyli ci ścisłowców, tak, jak pytałem tu, wcześniej. Tutaj, tak, to już szli właśnie. No nie mogło zabraknąć. No tutaj są wszyscy, więc ich, kto tam jakaś jest podobizna jest. Wszystko jest, czego szukasz. Myślałem, o, muzeum mało. Proszę idzie. Nauki. Nauki. Tak, o czy pracownicy Muzeum Kopernik by poszli, bo to takie też dla młodzieży. Myślę, że wielu z nich by poszło i może i poszło w Warszawskiej Poradzie Równości. I idzie O2, czyli no, sieć komórkowa. Gigant, kolejny tak, gigant. Tak, kolejny gigant. Światowy, można powiedzieć, globalny. Sponsor swojego czasu Arsenalu Londyn, nie wiem jak to teraz jest, ale... Widzieliśmy no też teraz ten symbol to, teraz na koszulkach. Teraz to głównie ten Emirates. Emirates, tak. No i tu widzimy kolejnego ptaka, motyla, Batmana, nie wiem kto to był. Na pewno nie człowiek. Zjawisko, tak, jakiś taki inny stopień. Inny stopień ewolucji. No jakiś już trans człowiek może. O, trans człowiek, tak. A tu jakiś królik. O, tańce, swawole. Tak, i to zachęcanie ludzi do klaskania, do skakania, do śpiewania. Wszędzie, prawda, machają. Czasami rozdawali właśnie, czy cukierki, czy jakieś produkty. O, tu motyle idą, tak. Czyli tu każda grupa, każda powiedzmy firma wymyśla jakieś swoje... Swoją oprawę, jak to kibice mówią. Czyli mamy taką jakby defiladę, no... Każdy z jakąś... Korporacje tutaj idą po prostu i prawnicy korporacji. Są korporacje. Każdy ma swój lizaczek, żeby wiedzieć gdzie idzie... No nie wyglądają na... Ludzi, których by zmuszono do tego, żeby... Nie, to są ludzie z korpo, oni poszli się pobawić. Codziennie siedzą w tych swoich klateczkach takich, z komputerkiem. A dzisiaj mogą przyjść sobie i się wyluzować. Myślę, że naprawdę tam ludzi o skłonności homoseksualnej jest no tam kilka procent. Na pewno jest więcej niż statystycznie, ale myślę, że nie jest tak dużo, że większość tych osób to są po prostu osoby heteroseksualne, którym nie wypadało nie iść, którym się to podoba, które lubią się pobawić, kolejna korpo. Że nie widzą żadnych powodów, żeby tam nie być. Prawda? Tak, tak. Czyli ten wizerunek im się już połączył. Nie kojarzą sobie tak. tego z niczym złym. Tak, z przyjemnością. Celowo... Tu jest produkowane jedno wielkie skojarzenie pozytywne z flagą tęczy i z ideologią LGBT. O, tu idą prawnicy. Prawnicy. Którzy może dążą do tego, żeby już... Chociaż nie, no tam jest
No, legalna może... adopcja, jak to jest w tej chwili wielką... Tak, panowie, przecież Elton John adoptował ze swoim mężem, nie wiem, żonem? Ze swoim żonem adoptował dzieci. I tu idą prawnicy, tam będzie sędzia, oto sędziowie idą, proszę, brytyjscy, angielscy sędziowie, wymiar sprawiedliwości też. O, tutaj widzimy adwokata, taki rozchełstany trochę, ci sędziowie jednak dbali o postawę, a tu biegnie, tu pan się spóźnił i takie te ruchy ma dziewczęce bardzo. Na pewno się przy tym bardzo bawi pysznie. Jak tak, też i ci, którzy obserwowali. Nikt no w tym nie widział nic nienormalnego ani niestosownego. No, wszyscy się cieszyli. Tak to widzimy. Młodzi, starsi. No i mówiłeś o tym alkoholu. Alkohol też pomaga odczuwać pozytywne emocje. Bariery przełamuje na pewno. W tym także seksualne bezpośredniość taką. Otwiera przed ludźmi, którzy mieliby opór jakoś się zachowywać w jakiś sposób. O. I tu widzimy, czyli profesja, cała profesja prawnicza. I tu nawet jakiś prawnik się tak przebrał za konduktorkę, nie wiem. A może to jest pan gejowy? Może tak, bo to jest... No, trochę, żeby rozruszać towarzystwo, taka piłeczka, nie wiem, tak dziwnie, ale... No ale już, no, jest piłeczka, o, tu flippy flap chyba idą, nie wiem. O, a tu idzie fundacja Gender Family. Właśnie oni chcą zmienić model rodziny, proszę bardzo. A, i tu jest modern, już, in modern już shows, mamy przyszłościowy model tak, rodziny. Tak, idzie pan z dzieckiem. Tu idą panowie za rękę. O, tu już idzie pan z adoptowanymi dziećmi prawdopodobnie. To jest przyszłość. O, pan dostał dziecko. No nie wiem, czy ten pan urodził to dziecko. No wiesz, nie wiem jak z tym postępem, czy aż tak już daleko zaszedł. Ja widziałem podobno tylko w Hollywood urodził raz pan Schwarzenegger dziecko. Na filmie. No tak, ale to chyba tylko tak było tam. No i proszę bardzo, no kolejne korporacje. Direct Line. Korpo. Światowe marki. A tu jakieś koszulki też, jakiś klub piłkarski to jest? Tak. No, podobne do Chelsea London, ale to chyba nie możliwe, że tak. Albo Tottenham, ale nie wiem. Ale Tottenham inny ma. Goldsmith. Oni szybko przechodzą. Na paradzie dwa lata wcześniej byli licznie kibice zgromadzeni i były nawet takie kluby amatorskie, sportowe dla homoseksualistów, jakieś siłownie i tak dalej. Tutaj jakoś nie widziałem za dużo tych sportowych akcentów. No jedzie firma Allianz, czyli ubezpieczenia i bankowość i... Chyba niemiecka, prawda? Chyba szwajcarska. Szwajcarska. Z germańskiego obszaru. I ubezpieczenia, i lokaty, prawda? Biznes, jednym słowem, pieniądz. No tu też robią niezły biznes, promując swoją markę na tej no paradzie. Tak, bo... Powiedzmy, że no 200-300 tysięcy ludzi zobaczy tę markę, to tak jakby puścić w dobrym czasie w telewizji, prawda? Przy jakimś tam wydarzeniu. No zabytkowe, wynajęte, bardzo fajne autobusy widzimy. No i idą pracownicy, machają, cieszą się. Oni przeszli kilka kilometrów, bo to jest już finisz. A marsz idzie naprawdę... Kilka kilometrów przez Londyn. Cały dzień to trwało? Myślę, że taki przemarsz trwa co najmniej ze 3-4 godziny. Od początku do końca. No to jednak z północy tutaj do centrum to idzie. O, Aviva. I tam nieśli monitory panowie. No i rozdaje pani albo naklejki, albo jakieś breloczki. Fajne rzeczy. Ja nazbieram,
mam na przykład kartkę poczty brytyjskiej i pomalowali z okazji tego święta chyba, tam... pomalowali skrzynkę na tęczowo królewską i z godłem. Tam był ciekawy symbolem królowej. Tam był ciekawy napis: lesbijki ratują życia. Jestem ciekaw, o co chodziło. O, tu też taka osoba. O, tutaj się cieszy jakaś osoba wojownicza. Chyba to była pani. Można takie zakłady bukmacherskie rozkręcić i obstawić. Ale jak to sprawdzić, bo nawet jeżeli ktoś, że tak powiem, miałby te oznaki jakiejś płci, to przecież może się nie czuć. Była tak, sprawa teraz... Spytamy się, kim się czuje i wtedy to chyba będzie... Chyba w Wielkiej Brytanii była taka sprawa, że jakieś stanowisko pracy było dla kobiety, a objął je pan, który jeden dzień w tygodniu stawał się kobietą. I obszedł po prostu jakieś tam obostrzenia dla płci i stał się gender kobietą raz w tygodniu. O, Uniwersytet Cambridge słynny. Szkoła elit. Nie dziwi mnie obecność, bo uniwersytety na całym świecie są całkowicie poddane marksizmowi, lewactwu. No i profesorowie prowadzą swoich studentów. Taka nauka, można powiedzieć, praktyki. To kolejna firma, taka logistyczna. Praktyczna. No tutaj będzie... Firmy budowlane będą tutaj bardzo licznie promowane, bo Londyn się ciągle rozbudowuje. W tym momencie myślę, że w Londynie powstaje kilkaset wieżowców, apartamentowców w jednym czasie. To jest metropolia, która ciągle rośnie od lat i idzie w górę po prostu. Także nie brakuje też takich firm. O, to jakiś tam... Z Karaibów. Nie, to też była firma, która szkoli... Chyba szkoli pracowników budowlanych, bo... O, tutaj jakiś klub karate się promuje. No wciąż te okrzyki się nie zmieniły, faktycznie. Karate też jest gay friendly. Chociaż jest w tym trochę agresji, prawda? Karate. No jak oni łączą na przykład te ruchy tutaj takie bojowe z jednak jakąś zniewieściałością, która powinna im tutaj też towarzyszyć. No i wachlarzyk. O, tu się ktoś spóźnił. Ale jest ten głęboki ukłon. Może to jest takie ukłon w kierunku. Chociaż mówi się schylać się po mydło. Pewnie. Chęć bycia zdominowany. Co to jest? A, to poczta idzie. Poczta. Listonosze. To jakieś znaczki pewnie wypuścili w tym czasie. Nie wiem, ale skrzynki, tak jak mówiłem, dostałem kartkę pocztową, za chwilę ją pokażę i tam była ta skrzynka pomalowana w kolorach tęczy. O, tu pan rozdaje kartki pocztowe. Wyciągnąłem rękę i mi podał ten chyba tutaj. O, właśnie. Można dostać właśnie jakiś gadżet, jakieś upominki. Naklejki. O, proszę, widok uboczki. I tu idzie typowy listonosz chyba. To też z taką flagą? Pocztowiec. Roznosi. Bo wcześniej szli listonosze, a teraz urzędnicy pocztowi. To trochę tak inaczej wygląda, bo trochę co innego listonosza, a co innego post office. Chociaż jakby w jednej firmie pracują. No i w jednej paradzie uczestniczą. Tak. Równości. Widzimy wózeczek dziecinny nakryty tęczą. No najbardziej żal dzieci, które chyba tutaj najbardziej cierpią. One mogą mieć problem z określeniem siebie, mając takich niedookreślonych wychowawców. No i tutaj kolejny przebój, Final Countdown. Także Europe. Tak, same przeboje, same znane utwory. Tak, żeby ludzie tańczyli, żeby ludzie się cieszyli. No kto nie zna takiego fajnego przeboju? No przecież, no... Jeszcze jak piwka się wypije, to aż to prawda, samemu się no, nogi same podskakują. Endless. Nareszcie. Tak?
Proszę bardzo. Ciekawe co nareszcie, co oni już, że nareszcie zwyciężyli. To logo. Zapomniałem, do kogo należy taka kropelka. Pride Matters. Trochę dziwna taka przeróbka. Że duma ma znaczenie. Liczy się. Tylko ja cały czas nie wiem, z czego ta duma? O, kibice Arsenalu idą. Gay Gunner. Może i u nas po przemianach na przykład kibice Legii czy Polonii w Warszawie będą niektórzy. No bo to taki postęp. No mam nadzieję, że jednak kibice pozostaną reakcyjni, bo co by nie mówić o kibicach polskich, to są odporni wciąż na tego typu. Brytyjscy też byli odporni. I nasz ulubiony Facebook. Uważam. Facebook. O, ten, który tak nas banuje, usuwa. Tak, usuwa. Konta. Usunęli mi konto przecież. No pewnie zasianie fake newsów i nienawiści. No jak to zwykle bywa. O tutaj, a serduszko. O, to Arsenal jeszcze, a tu no i też na lajki idą tęczowe. Tak, lajki tęczowe właśnie był ten swego czasu taka ikonka tęczowa wprowadzona przez Facebooka tam na jakiś czas. Tak, było i nawet jak chciałem komuś zrobić na złość, to wklejałem te tęcze. No to trudno powiedzieć, o co chodzi, nie? Wkleił koleś komuś tęczę. Czy jakby to oznacza ocenę, czy jednak zaczepkę? Może jakąś tam zachętę. No chodzi o ten kontekst tego niedopowiedzianego. O, pani z winkiem. Masz, o to panowie. To są z Facebooka wszyscy, tak? To może Facebooka. Oni na co dzień oceniają, to tam mowy nienawiści. WWF idzie słynna ekologiczna fundacja. No proszę. Która broni pant i zwierząt na wymarciu i też promuje skłonność. No i tutaj też zwierzęta na wymarciu. Tylko czy no ja się nie dziwię, że zwierzęta, którymi oni się zajmują, wymierają, bo są homoseksualne chyba. Może. A tu Czerwony Krzyż Brytyjski. Proszę bardzo, Czerwony Krzyż idzie. No i te zwierzęta rzeczywiście, jeżeli się dobierają według tej samej płci, to chyba kończą żywot szybko gatunki. Podobnie będzie tutaj z tą cywilizacją i z naszym gatunkiem, jeżeli takie coś będzie się rozprzestrzeniać. O, tu chciałem pokazać, tam ciężko było wykadrować, wyłapać. Proszę, wszyscy rozbawieni, rodziny są. O, tu mamusia z synem, chyba tu jacyś tam panowie w starszym wieku trochę. Ale nie widać osób w hidżabach tak za bardzo, tam jakieś może jednostki. Nie, nie widać. Ja kiedyś widziałem, były dziewczyny w hidżabach i uwaga, zatrudnił je urząd miejski po prostu, żeby uprzątały te śmieci po tym wszystkim trochę i pilnowały porządku. I te dziewczyny były naprawdę takie trochę i zakłopotane i nawet nie oglądały tego. Chyba z Somalii to były dziewczyny w hidżabach. W ubraniu zakonnic, nie miały zakrytych twarzy, ale były tak bardzo, bardzo zakryte jednak i były na paradzie, jako pracownicy porządkowi. A to jest firma, która wynajmuje chyba pokoje. Są też takie firmy, które są gay friendly, czyli wynajmują domy czy mieszkania w domach prywatnych osobom o tej samej płci parom. Parom, nie, do mieszkania na stałe. A co do jeszcze tych muzułmanów, to jednak widać, że muzułmanie londyńscy się raczej dystansują od tego spędu. I była tylko jedna dziewczyna wśród widzów i to chyba z ciekawości zdjęć. Tak, tak, to są biali Brytyjczycy, biali w większości Anglicy bym powiedział. Tak, zainfekowani są tam jakaś, widzimy tam jakaś tam Azjatka. Jakieś osoby ciemnoskóre się zdarzają oczywiście, ale no tutaj też widać trochę takich osób, mogą to być Włosi czasami, Hiszpanie, bo to ten latynoski wygląd, a tutaj policyjny helikopter pilnuje z góry porządku. Tylko czego on pilnuje, jak tu wszyscy tacy roześmiani, tacy pozytywni. O, wyją, krzyczą, a tutaj taki hepenerzy idą. To jest ciekawe dosyć, proszę bardzo. Bardzo dziwolągi takie, bardzo dziwni ludzie. O i tu pan nawet chyba z Pakistanu, w sari ubrany. Pomalowana broda na rudo.
To jest śmieszne trochę, że jak chce osoba z Pakistanu czy z Rumunii na przykład, osoba, która ma bardzo czarne włosy, przefarbować na jasno, to wychodzą takie rude, śmieszne. Jakiś projekt taki artystyczny, jakbym powiedział, że hepenerski po prostu zrobiły te osoby. Chyba, żeby się nie nudzić. No i tak sobie występują. Tu widzimy elfika tam na zielono. No. To ten elfik? To nie wiem. Może to jest przyszły premier Brytanii, ja podejrzewam. Bardziej trudno. Ogry to są może. Ogry. No jakieś tam przebyły tutaj, o. Zamaskowane tancerki. Bolides. No i tutaj tak specjalnie jeszcze uchwyciłem, no tam taki obleśny typ na golasa, a tutaj elfik, prawda? No same ciekawostki, o. Tak, trochę z playbacku, trochę występu. Myślę, że to już jest któryś występ tego dnia. Kolejna organizacja. Że im się nie nudzą te cały czas okrzyki takie jednostajne, takie piski, czy jak to nazwać. Berkeley supports Anal. Czyli bank, tak? Berkeley wspiera. Tak. Seks anal. No to już jest. To kolejny Afrykańczycy. Pierwsza taka rzecz, taka obrazoburcza, którą tutaj widzę, jeśli chodzi o napis. Tu idą Afrykańczycy z jakiejś organizacji afrykańskiej. No jest taka mała grupka, no ale są. Czyli tam też jest nacisk na promocję na tym kontynencie. Tak jak byli Polacy, to widzimy te osoby czarnoskóre. Też już są. Więcej takich dziwactw tutaj. Zaprzęgnięte. Albo tutaj idzie pozarządówka. W miejscach, gdzie pojawiają się korporacje, tam zainwestowano po prostu. A tutaj ludzie bardziej oddolnie, tak, to tworzą. Tak, tak. No tu NHS, znowu lekarze, służba zdrowia idzie. Nie wiem, czy zachowania homoseksualne wpływają pozytywnie. A tu taki dziwny pan, o właśnie. Co, ma zegarki oczy, no, tęczowe? No ma takie tam soczewki. Soczewki. Tęczowy, widzi świat w kolorach tęczy. I robi zdjęcia. Kiedyś by to brzmiało dobrze, a teraz do to brzmi... Facebooka prawdopodobnie, czy gdzieś tam te fotografie wykonuje. I śpiewałem 100 lat dla NHS, czyli NFZ-u swojego. Dziwi mnie ten entuzjazm. Słyszałem, że bardzo dużo jest krytyki w Wielkiej Brytanii odnośnie służby ich służby zdrowia. To prawda. Jakiś uniwersytet tam też w Surrey. To są przyszłe kadry. Niektórzy profesorowie i profesorki, żeby tutaj zadośćuczynić nowomowie feministyczno-marksistowskiej. No i znany przebój YMCA oczywiście, tak żeby wszyscy mogli śpiewać. Myślę, że to już jest też doświadczenie wieloletnie tych osób, które widzą, co po prostu tłum chwyta. No logistycznie jest to bardzo sprawnie przeprowadzone. Tak, i zabezpieczone, mnóstwo policji. I kolejny jakiś tam przebój, szlagier. Leci kolejna korporacja UBS, czyli znowu pieniądz, znowu lokaty, znowu inwestycje. Tu są po prostu wszyscy. Tu gdzie pieniądz, no widzimy kolejna firma. Golarki, Brown, PIG, czyli Procter & Gamble. Ariel Proszek też jest gay friendly. I Golarki, i Oral-B też jest gay-friendly.
nie wiem, czy w ogóle można tak rozgraniczać, no jeżeli golarka jest do golenia twarzy, to czy golarka wybiera, czy się nią goli homoseksualista, czy hetero? Czy podpaska always to się różni dla lesbijki, czy dla osoby heteroseksualnej? Nie wiem. Ale to jest tak dziwnie tak pokazane. Taki jeden aspekt wybity na... Dobrze, żeby w Polsce wiedziano o tym, Santander Bank, prawda? To też to znamy. WBK w Polsce jest przecież. No to. Santander jest właścicielem, jest to bank hiszpański. No to WBK to chyba pana Morawieckiego, tak? Bank był. No tak, to on tam pracował na wysokim stanowisku. No, ciekawe, czy tutaj by się też odnalazł na... No i Santander to są chyba bardziej masoni z Opus Dei tutaj powiązani. Z tym, ale Santander nosi kolory tamczy i jest z tego dumny. Ale też taki bardzo dużo czerwonego koloru, więc tutaj no, tak. Może jakieś nawiązanie do... No zamiast sierpa jest sierp tęczy. Jest sierp tęczy, tak. Wbrew pozorom o wiele groźniejszy. No i to taki poster. O, Bloomberg idzie. To jest taka przerwa na moment, postój. I za chwilę tam przyjdzie jakaś inna instytucja. Niewątpliwie to są pracownicy banku. O, kolejne flagi brytyjskie w tęcze, także to, co tam się u nas robi z tymi orłami tęczowymi, to nikt tego nie wymyśli u nas. To profanuje się na zachodzie, a u nas oczywiście się tylko małpuje. O, to z Britain First jest po prostu przeróbka Teach First, najpierw nauczę. Chodziło o to, że po pierwsze Brytania, tu dali po pierwsze nauka. No tak, bo ci, którzy nie popierają nauczanie, którzy nie popierają tej ideologii, to oczywiście są słabo wyedukowani. Oczywiście. Trzeba ich reedukować. No tak. Najlepiej w jakichś obozach. Czyli fundusz, poważny tak fundusz inwestycyjny, BlackRock. Za mało. O, i muzułmanie idą, proszę. A, tu idą, jedzie, o, tu pan pokazuje, że to są filary islamu, pięć, takie penisy. No to jest też druga już tutaj obrazoburcza. I tutaj jest taki atak na islam. No to ciekawe, co na to tacy bardziej radykalni muzułmanie londyńscy, bo raczej myślę, że wielu z nich chętnie by poucinało głowy tym, którzy tam coś takiego... Ja słyszałem, że w Szwecji były starcia, gdzie... Muzułmanom się nie podobała parada homo, która szła przez Widzienicę i podobno lewica stanęła po stronie muzułmanów, a nie homo. To jest dziwne trochę. Lewica nie? Zawsze się. Chociaż a pytanie, no tu idzie kolejny jakiś tam pan w turbanie. Przez moment był. Tu idą o Rainbow jacyś tam. Panki przed. No, to trudno wyczuć czasami jakieś samoorganizacje. O, tu idą chrześcijanie, uwaga. To jest organizacja chrześcijańska. Anglikanie, tak? Prawdopodobnie ogólnie chrześcijanie, ale głównie chyba tam. Albo jakieś takie domorosłe, tak. Chrześcijanie pod tęczą, prawda? Może jakaś grupa wyznaniowa założona. O, Kościół Świętego Jamesa widać. No różne parafie, różne organizacje. Wcześniej byli muzułmanie, tu chrześcijanie. O, proszę bardzo, tu... No to jest coś już strasznego. Jezus, Alfa, Omega i tak dalej. Tęcza tam była. I z dziećmi ktoś przyszedł. A kto idzie dalej za chrześcijanami? Sataniści, proszę bardzo. W jednym pochodzie. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę, też nie sądzę. O, tu proszę pana rozdawał naklejki. Nie bój się miłości, też mam. Chrześcijanin. Taki już... Nie wiem, ja tam no, nie z każdym się, że tak powiem, pokochał. No a tu pan zachęcał. A tu o metale i sataniści, proszę bardzo, to symbole śmierci. Bębnią i tak dalej. A to jest bardzo ciekawe, że o, chrześcijanie... I pan tutaj o wyglądzie szatana zaprasza. Tak. Dobrze to wychwyciłeś, bo to tak naprawdę są jedni tutaj z najbardziej szczerych, powiedzmy, ludzi. O, Antifa.
ma też tęczę. Tęczowa antyfa. No i dom Żydzi. Bo to wszystko jest szatańskie. Aha, a tu Żydzi. Żydzi idą w myckach, proszę bardzo. No też pewnie profanują te chustę, no. No cóż. Ale w Warszawie też są tęczowi Żydzi, którzy przejmują synagogi i eliminują tych Żydów z takich tradycyjnych. To jest też bardzo ciekawa sprawa. No właśnie Żydzi, prawda? No i tu idzie BP, British Petroleum. Wielki koncern. Wielki koncern naftowy. Naftowy. Potęga. Nawet w Polsce przecież są stacje benzynowe BP. Niektórzy tu nieźle zatankowali. Ale to już wiemy, gdzie nie tankować. W zasadzie, gdybyśmy tak podchodzili, to trzeba by było ze wszystkich usług zrezygnować. Tak, ze wszystkich takich większych firm zrezygnować. Ale to jest bardzo dobry pomysł, bo o ile można to zrobić, to jest... O ile można, to trzeba. Tu zwolennik Unii Europejskiej już po Brexicie. Chodząc do pracy, mijałem taki klub homoseksualistów Union się nazywał. Znaczy, jak ja szedłem na siódmą do pracy, to tam się kończyła dyskoteka. I co ciekawe, z jednej strony była flaga tęczowa, z drugiej unijna. Unii Europejskiej. Była symbolem tego klubu. eBay oczywiście. Też można kupić gay-friendly towary na eBayu. No bo czemu nie? Wszyscy się cieszą, radują. Krzyczą, poskakują. To jest naprawdę szał radości. Tu kto to jest? Jacyś... Z takiego znanego bardzo. Może też pozarządowo? Jakieś firma? No coś tam jest. O, Bank Paribas. Ta pani tak właśnie strasznie tych ludzi tam zaczepiała, żeby skakali. Nie wiem, ja myślę, że była pod wpływem jakichś prochów. No ja myślę, że to jest jakaś wyższa menadżerka, bo tak względem wieku widać. O, nigdy na kolanach znowu. Nigdy więcej na kolanach, może tak. No jakiś też, nie wiem, czy poszkodowany, czy... Wątpliwie osoba poszkodowana. No, bardzo poszkodowana, jak większość uczestników tego wydarzenia, ale on rzeczywiście... No starają się iść na tych obcasach. No to już jest naprawdę... Łydy spięte. Widzimy, że jednak, tak jak już tu mówiliśmy, trochę jest tej obcasowości. A jedzie Bank Paribas? No też chyba BGŻ chyba go wykupił. Trudno powiedzieć, czy... Do sprawdzenia. Chyba, nie, BGŻ chyba nie. I kogoś innego wykupili, ale... Kolejne korporacje. To przypomina właśnie pochód pierwszomajowy, gdzie szelyza kolady pracy. Tylko brakuje tutaj jakiegoś na przykład Chruszczowa, który macha. O, Hestia, znamy firmę Hestia ubezpieczeniową, prawda? O, piwko. Nie ma problemu. Problemu nie ma. I tak oglądamy, ile osób już przeszło? Przecież to tysiące osób. Tysiące, a to jest jakiś mały wycinek wszystkich uczestników, którzy no gdzieś tam się kłębią. Tak, tak. Starałem się na początku te wszystkie oficjalne grupy nagrywać, bo to było takie no, zjawiskowe wręcz. Wojsko
i oficjele. A tutaj, o proszę, już firemki. Firemki, pozarządówka. Znowu jakaś firma czy organizacja organizująca szkolenia, kursy zawodowe. Zmieniamy twarz budownictwa. A w homoseksualizmie nie chodzi o twarz, tylko coś poniżej. Tu piloci idą, organizacja pilotów. Ten pan chyba pod wpływem. Na pewno tutaj narkotyki są obecne. To skoro wolność, to wolność. Po co no mamy się ograniczać? Jednorożec, symbol... Nie wiem dlaczego, ale symbol homoseksualistów. Muszę poszukać dlaczego. To oni coraz więcej tych symboli sobie zawłaszczają. Jednorożec, tęcza. Jednorożec, tak. No tęcza to naprawdę, że oni ukradli tęczę, to jest coś strasznego. Ukradli tęczę Indianom, jak mówił Cejowski. Bo Inkowie mają podobną tęczę, tylko jest jeden chyba kolor więcej, bo jest chyba czarny. Tak mi się wydaje. I nawet mój znajomy z Peru to potwierdził, że Indianie mieli kiedyś tęczową flagę. Ale hipisi przyjeżdżali w Andy, no i... O, firma Booking.com, gdzie można sobie zaklepać miejsce w hotelu. Może w bonusie dają jeszcze jakiegoś tutaj uczestnika parady. Z takim piórkiem, to Amnesty International, proszę. Była chyba, prawda? To może... O, Human Rights. O, miłość jest prawem człowieka. Przecież to nie chodzi o miłość, tylko o seks, prawda? No. Oczywiście. Prawo człowieka, no też jak to brzmi? Prawo człowieka. Nie, to już jest chyba obowiązek. Homoseksualizm jest chyba obowiązkiem obywatelskim. A na pewno wspieranie i takiego spędu. Nie wiem, gdzie są ci ludzie, to jest, kiedy... To jest bardzo ciekawe hasło. Jestem kim mówię, że jestem. O, uwaga, idą księża, Anglikanie, Southwark katedra. Proszę bardzo, panowie w koloratkach. Przybijają piątki. No to... Proszę bardzo. Tam jednego widziałem w koloratce. No, byli. Też, i tu kolejny. Koloratkę to powinien sobie może na ten czoło dać tam. No proszę bardzo, jakaś organizacja chrześcijańska. Jak tam jest zjednoczona, no trudno mi tu przeczytać te flagi tak. A tu kolejny duchowny idzie. W kolorowej, pomarańczowej koszulce. A tu Tajwańczycy. No jest to trochę na pewno nużące, tak, oglądanie tego samego ciągle. No na pewno... Ale myślę, że dla tych nawet księży warto tak było czekać. Nie, to jest pewne zjawisko, które myślę trzeba zobaczyć w całości, ale na pewno gdybym ja tam był, to dla mnie byłoby to i nużące, i denerwujące ciągle słuchanie tych takich okrzyków zwierzęcych tutaj, takie piski. O, to jest Maria Curie, czyli Fundacja Marii Curie. Skłodowski. Tak, no oni już używają Skłodowska, tak. No to w końcu była francuska. No każdy Anglik powie, że to była francuska. Znaczy to była Polka, nie? Ale według nich oni tak samo jak o Chopinie powiedzą, że to był Francuz, tak. Nie wspominając o to, że już był przecież Polakiem. Ta Fundacja Marie Curie po prostu walczy z rakiem, pomaga osobom chorym na raka, tak? Radiację połączono, a tu z rakiem i z Marią Curie.
A tutaj firma Murphy, ona stawia rusztowania budowlane, ogromna firma, oni też dostawy. A tu idą pracownicy chyba ambasady amerykańskiej. Tak mi się wydaje. No jest tak. Tak. No, i oczywiście też sprofanowali flagę. A tu demokraci za granicą. Make America gay again. Parodia hasła Donalda Trumpa. No wcześniej Reagana też. Ronaldo. I tak, bo oczywiście wcześniej. A tu tego nie nagrałem, bo miałem wyłączoną kamerę, musiałem oszczędzać już, bo druga bateria zaczęła mi siadać. Tłum krzyczał fuck Trump, a oni no, machali do tłumu. Także... Idą firemki, ludzie tańczą, proszę bardzo, przygotowane układy. I to jest kryminał moim zdaniem. Myszka Miki też jest gejem. To już jest. To idzie Walt Disney. O proszę, tutaj tęczowa myszka Miki. Propaganda dla dzieci. To jest dla dzieci, tak, to już jest dla dzieci. Tu rozdają chorągiewki, król lew na przykład. Aladdin w kolorach tęczy. Jakie panie zadowolone. Najgorsze jest to, że trzeba mieć choć minimum pewnej wyobraźni, jakiejś moralności, żeby dostrzec, jakie to jest straszliwe. A tak się zwalcza pedofilię, prawda? A tutaj promuje to jest się. Czysta promocja pedofilii po prostu. To wszystko prowadzi też. To Uniwersytet Sztuki, czyli tak jakby na przykład ASP, czy Akademia Muzyczna szła. Studenci jednym słowem. Z całego świata przyjeżdżający do Anglii. O, JP Morgan, bank naszego. Tak. Premier Morawiecki tutaj nie skąpi groszem. No, oczywiście naszym. Gwiazd. Tu już naprawdę musiałem skąpić i cerować, bo no już brakowało mi baterii. W związku z tym już tutaj są urywki. Myślę, że pokazałem to najważniejsze. BBC oczywiście. Na pewno szeroko też informowało telewizję. Tak, to wszystko. A tak wygląda. To jest z roku poprzedniego, bo tu już nie miałem baterii. W roku poprzednim byłem w tym samym miejscu, także myślę, że to nie jest żadna manipulacja, jeżeli pokażę przykładowe rozluźnienie, bo wtedy się skupiłem bardziej na tym. Tu z paniami policjantkami w kolorach tęczy oczywiście można sobie zrobić zdjęcie. Jak widzimy, ludzie wyluzowani, a tu pan policjant malowniczy, taki w karaibski ma wygląd. Bardzo sympatyczne zdjęcie. Można bardzo sobie... groźna ta policja, no myślę, pan, że przestępcy to tutaj się pan, boją. A pan bardzo wysoki jak koszkarz. Uwaga, dziewczyny mają piwo w dłoni. W miejscu publicznym robią sobie zdjęcie z policją z piwkiem w garści. Ja myślę, że mandat 50 funtów od ręki codziennie. A w Wielkiej Brytanii w miejscach publicznych nie można. Tak nie można. Ale poza Gay Pride, poza bo tutaj to oczywiście... Gay Pride, no i widać, jak to wygląda. To jest już pod koniec imprezy, tam nazbierało się po prostu już. No tego w telewizji nie zobaczymy w jakichś oficjalnych relacjach. Nie, o Malibu ktoś wytrąbił, proszę. No wszystko było i mocniejsze alkohole też. To jest takie, to jest zjawisko, którego naprawdę nie pokażą. A w zasadzie o to chodzi. O to chodzi tym ludziom, którzy idą na tę paradę. Można... Nie o jakieś prawa, nawet... Nie, o to, że jest muzyka, jest fajnie, ludzie wyją, skaczą. No i winko można wywalić. Zobaczcie jakieś ciekawe kreacje tęczowe. O. I tu edukuj i celebruj, czyli jeżeli nie masz jeszcze skłonności, to znaczy, że nie zostałeś wyedukowany. Edukatorzy i tu pozdrawia królik po prostu.